Siemanko, mamy piąteczek. Dostałem od pana X 10 litrów zaprawy, slichty, jak to nazwać. W każdym razie jest strasznie biały. Ja tylko musiałem dodać sobie cementu. Tu mamy ścianę dotartą, gąbką przegąbkowaną, gąbką Kubala hydrochłonną. Ogólnie tynk pod gładź. Takie jest założenie. Tu było trochę grubiej, bo musiałem wyciągnąć narożnik. No i ktoś powiedział, że da mi trochę tej szlichty, tak? Na te spękania. Tu po prostu zamoczona gąbka w szlichcie. Przejechałem to na raz, bo oczywiście mało tego materiału miałem. I powiem szczerze, bardzo mi się to podoba. Jeżeli bym przejechał jeszcze raz, to te wszystkie pory bym zniwelował, no i jednak wtedy gładź nie będzie potrzebna. Tym bardziej, że potem można minimalnie papierkiem, gęsta farba i efekt będzie bomba. Zobaczymy, czy sam będę w stanie stworzyć dobrą proporcję. No wiadomo, no. Nikt nie da od tak własnej proporcji. No, brałem od paru osób, ale zawsze czegoś brakowało. Tu jest jednak lepszy efekt w każdym bądź razie. Wszystko zależy, no, jaki piach, cement i wapń. To jest kluczowe. No, najlepsze to byłoby lasowane jak dawniej w dołach. Nie oszukujmy się, bo to jest jednak wapno. I jest jednak sporo bielsze, drobniejsza struktura. Pozdrowienia.